I zapłakał Jezus. A Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci. Ewangelia Jana, 11 rozdział, 35 i 41 werset. Decydujący kierunek spojrzenia. Spojrzenie w dół na konsekwencje grzechu wywołuje łzy, ale spojrzenie ku górze prowadzi do wdzięczności. Gdy jednak łzom towarzyszy modlitwa, smutek nie prowadzi wtedy do rezygnacji. Hanna modliła się płacząc, wylewała swą duszę przed Panem i ostatecznie nabrała otuchy. Udała się do Sylo ze złamanym sercem, a jednak z ufnością wróciła do swego domu, o czym możemy przeczytać w 1 Samuela, 1 rozdział, 18 werset. Bóg wysłuchał jej błagania, ponieważ motywowało ją pragnienie chwały dla Boga, a jej intencja całkowicie pokrywała się z Jego wolą. Także Jehoszafat nie popadł w rezygnację, choć, mówiąc po ludzku, znalazł się w sytuacji bez wyjścia. W modlitwie wyznał Panu swoją bezradność. Nie zatrzymał się jednak w tym punkcie. Modlił się: myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. Druga Księga Kronik, 20 rozdział, 12 werset. Psalmista posiadał wzrok zwrócony w tym samym kierunku i powiedział: oczy moje wznoszą ku Tobie, który mieszkasz w niebie. Psalm 123, 1. W Nowym Testamencie jesteśmy wzywani do tego, aby kierować nasze oczy na naszą ojczyznę, która jest w niebie, oraz na sprawcę i dokończyciela wiary, którym jest Pan Jezus Chrystus. Czytamy o tym w Hebrajczyku 12:2, który teraz chwałą i czcią ukoronowany. Hebrajczyków 2:9 to nam potwierdza. Zasiada po prawicy Ojca. Praktycznie przeżywana zależność od Boga powiązana jest ze spojrzeniem wiary skierowanym w pełnym oczekiwaniu i z pełnym oczekiwaniem ku górze, aż On okaże nam łaskę i zmiłuje się nad nami, o czym możemy przeczytać w Psalmie 123:2. Na co dziś skierowany jest Twój wzrok? Czy oczy Twoje zatrzymują się na okolicznościach, czy też decydujesz się na to, aby ponad nimi patrzeć na Tego, któremu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi? Uświadom to sobie, że każda łza, którą tutaj wylewasz, jest dostrzegana przez Boga i że jednocześnie Jego ucho skierowane jest ku Tobie, aby słyszeć Twój krzyk. Można o tym przeczytać w Psalmie 56, werset 9 i w Psalmie 34, werset 16. I zapłakał Jezus, a Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci. Ewangelia Jana 11.